tej zbiorowej mogile pochowani są zarówno ci rozstrzelani na rynku w Katowicach 4 września 1939 roku i w innych egzekucjach na terenie miasta, jak i również ci ekshumowani w lasach panewnickich. Niestety tylko kilku udało się zidentyfikować, leżą właśnie tutaj, w tym miejscu. Znajdujemy się w tej chwili w tak zwanych lasach panewnickich, miejscu kaźni mieszkańców Górnego Śląska, rozstrzelanych tutaj przez Niemców w okresie wrzesień-październik 1939 roku. Warto pamiętać, że w 1939 roku wojna na Górnym Śląsku zaczęła się nieco wcześniej, bo już w sierpniu. Polska strona Górnego Śląska była atakowana przez formacje nieregularne Freikorps Ebbinghaus pod koniec sierpnia zwłaszcza, a te ataki przybrały na sile w nocy z 31 sierpnia na 1 września. Wówczas szereg zakładów przemysłowych zostało po polskiej stronie granicy zaatakowanych, gdyż Niemcy usiłowali je przejąć i już wtedy dochodziło do pierwszych samosądów i pierwszych zbrodni. Natomiast apogeum nastąpiło w momencie, kiedy stolica województwa śląskiego, czyli Katowice, były zajęte przez wojska niemieckie, czyli 4 września, i wówczas dochodziło do wielu masowych egzekucji, zarówno w mieście, jak i na obrzeżach miasta. Dokładnie w tym miejscu stało podwórze przy ulicy Zamkowej, gdzie była dokonywana najbardziej znana egzekucja w Katowicach 4 września 1939 roku. Tutaj w kilku grupach zamordowano około 80 osób. Wejście było właśnie w tym miejscu mniej więcej, gdzie stoi tramwaj, i tutaj było miejsce egzekucji. Często mordowano znajomych, sąsiadów, czyli wyrównywano jeszcze jakieś rachunki z lat powstań śląskich i z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Wśród tej grupy byli zarówno znani jak Nikodem Renc, czy Władysław Pierończyk, czy Edmund Baranowski, jak i również przypadkowe osoby, harcerze, harcerki. Ówczesny wójt gminy Piotrowice, Paweł Dworaczek, odnalazł jedynego i bezcennego świadka tych wydarzeń, czyli miejscowego gajowego Franciszka Kuźnika z Nadleśnictwa Murcki. Pan Franciszek Kuźnik opowiadał, że 10 września, jadąc furmanką do młyna w Mikołowie, usłyszał strzały, pojedyncze strzały, zatrzymał wtedy wóz, poszedł sprawdzić, gdzie to jest, musiał przejść kilkaset metrów i zorientował się, że Niemcy dokonują masowych rozstrzeliwań. To znaczy zobaczył samochód ciężarowy z aresztowanymi w ubraniach cywilnych na samochodzie. Obok pilnowała ich grupa prawdopodobnie niemieckiej policji w zielonych mundurach. Już inna grupa więźniów kopała sobie grób, a inna leżała rozstrzelana. To miejsce z kolei upamiętnia ekshumację z dwóch dołów, gdzie w sumie znaleziono 30 osób. Doły były położone około 60 metrów od siebie i wszystkie wskazał gajowy Franciszek Kuźnik. W sumie uważał on, na podstawie własnych doświadczeń i relacji świadków, że takich miejsc pochówku było tutaj 12. Ogólnie uważa się, że w okresie wrzesień-październik 1939 roku na Górnym Śląsku zamordowano około 1500 osób. Liczba jest bardzo trudna do ustalenia. To jest upamiętnienie współczesne, które właśnie mówi o tym doniosłym wydarzeniu, czyli 4 września 1939. Najbardziej znanej egzekucji, takiej uczynionej na gorąco, bo to jest ten dzień, w którym Katowice zostały zajęte przez wojska niemieckie.